Jakub Sychem. Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan Aram dotarł szczęśliwie do Sychem w Kananie. Inni tłumaczą do Salem, miasta Sychema. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, nabył od synów Hamora, ojca Sychema, za 100 kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. To znaczy sztuk srebra, inni tłumaczą jagniąt. Porównaj Księga Hioba, rozdział 42, wers 11. Tam też ustawił ołtarz i nazwał go El, Bóg Izraela. Tłumaczenie starożytne i wzywał przy nim imienia. Porównaj przypis do rozdział 32, wers 30.